Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz, firma Abix. W dzisiejszym samouczku Scratcha chciałbym pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, jak go zainstalować, ponieważ ostatnio po prostu pokazałem, że jest. Po drugie, zajmiemy się jakimś prostym programikiem, znów spróbujemy coś stworzyć, tym razem troszkę bardziej skomplikowane niż poprzednio. No dobrze, zatem jak go zainstalować? Dla systemów Windows nie będę się tutaj rozwodził, ponieważ nie używam, nie mam, nie wiem, nie potrafię. Dla systemów Linux, tak jak to, co widzicie na tym ekranie, już powiem jak. Oczywiście, programy i Centrum Oprogramowania Ubuntu, ponieważ ja używam szkolnego remiksu uczniowskiego, który bazuje na Ubuntu. Więc w każdym systemie szkolny remiks uczniowski bądź w dowolnym Ubuntu będziemy mieli Centrum Oprogramowania Ubuntu. Uruchamiamy i cóż, mamy tutaj nasze programy, które możemy zainstalować. Oczywiście moglibyśmy szukać na przykład narzędzia dla programistów tutaj i tak dalej, i tak dalej. Ale my pokażemy prostszą rzecz. Interesuje nas program Scratch, więc w polu wyszukiwania wpisujemy po prostu Scratch i tutaj zobaczymy wszystko, co tylko może być o Scratchu. Między innymi pierwszą rzeczą jest nasz Scratch, który jest opisany. W naszym przypadku jest już on zainstalowany, bo ja już go sobie zainstalowałem. Dostępny mam w menu XFCE, programowanie Scratch. Tutaj po prawej stronie mam przycisk usuń, ale gdyby nie był jeszcze zainstalowany, miałbym zainstaluj. Pokażę to na przykładzie dowolnego innego programu, na przykład Minetest. To jest taka gra, wolna i otwarta implementacja Minecrafta. Tutaj mamy przycisk zainstaluj, wystarczy, że kliknę i będę go miał. OK. Zatem czas przejść do naszego Scratcha. Znów go uruchomimy, oczywiście programowanie. Tutaj szukamy sobie naszego Scratcha. Uruchamiamy go i mamy nasz pulpit Scratcha. Cóż tutaj możemy zrobić? Zacznijmy prosty skrypt. Po pierwsze, kontrola. Kiedy kliknięto zieloną flagę? To jest początek. Cóż następnie możemy zrobić? Powiedzmy, będziemy chcieli przesunąć naszego duszka tutaj, żeby on sobie poszedł w jakimś kierunku. No dobrze, ale w jakim kierunku ma pójść? Po pierwsze, ustaw kierunek na, tak? Więc musimy tutaj ustawić mu kierunek. 90 stopni to jest oczywiście w poziomie, ale my chcielibyśmy, żeby on poszedł w dowolnym kierunku. Zatem musimy sprawić, aby tutaj pojawiła nam się liczba losowa. Losowa, tak? To jest bardzo ważne. Tutaj wprowadzamy pierwszy element programowania. Wyrażenia. Wyrażenia mamy losuj liczbę pomiędzy. I jeśli chcielibyśmy go ustawić tylko w pewnej określonej ćwiartce układów współrzędnych, no to oczywiście odpowiednio to wypełnimy. Ale my ustawimy sobie od minus, nie wiem, 180 do plus 180. W ten sposób spowodujemy, że będzie w pewnej określonej części układów współrzędnych się obracał. I cóż zrobimy? Po prostu wsuniemy to w pole ustaw kierunek na. Proszę spojrzeć, jak dosuwam tutaj, pojawia się takie obramowanie i jak puszczę, to to zostanie tutaj wpuszczone. Jaki da nam to efekt? Sprawdźmy. Obraca nam się w dowolną stronę naszego układu współrzędnych, za każdym razem w inną. Dobrze. Zatem mamy pierwszy element. Ustawiliśmy mu kierunek. Co dalej? Chcemy, aby przed naszym ruchem nasz duszek zmienił swoją postać. To bardzo ważne. Teraz przejdziemy do następnego elementu. Kostiumy. Nasz duszek wygląda tak, ale może wyglądać zupełnie inaczej. Tutaj mamy zakładkę kostiumy. I tutaj mamy kostiumy, jakie może przybierać nasz duszek. Mamy dwa podstawowe, ale wykonamy funkcję importuj. Funkcja importuj pozwala wczytać kostiumy ze zdefiniowanych w Scratchu.
No cóż tu weźmiemy? Weźmiemy powiedzmy fantazy. Proszę spojrzeć. Tutaj mamy różne kostiumy, które możemy użyć. Myślę, że dzieci będą na pewno zadowolone, jeżeli będą mogły naszego kotka przebrać, powiedzmy, w takiego duszka. O, i wybierzemy sobie OK. Tutaj nam się już zmieniło, ale my chcielibyśmy, aby w naszym skrypcie dopiero zmienił się wtedy, kiedy ustawi się na kierunek. Co musimy zrobić? Po pierwsze, to odsuniemy na chwileczkę i musimy wrócić do zakładki wygląd. Tutaj możemy zmieniać kostium. Wstawimy na początek, aby zmienił kostium na kostium pierwszy. Tu klikam, pojawia nam się lista kostiumów i wybieram kostium pierwszy. Następnie chciałbym, aby w kontroli poczekał jedną sekundę. Czekaj jedną sekundę. Później ustawię kierunek. Następnie znowu zmienię kostium. Tym razem zmienię kostium właśnie na glob pierwszy. Następnie znów w kontroli poczekam jedną sekundę. I następnie w ruchu przesunę się o 10 kroków do przodu. A może nie o 10. Może znów wymyślmy wyrażenia. Losuj liczbę pomiędzy 1, nie, pomiędzy 10 a 30. I znów wsuwamy w nasze miejsce i na końcu, uwaga, na końcu zrobimy coś takiego. Pisak. Stempluj. Na razie nie będę tłumaczył, cóż znaczy nasze stempluj. Pokażę po prostu. Cóż się dzieje? Mamy kilka duszków na ekranie. Otóż teraz wyjaśnię. Nasze stempluj powoduje odciśnięcie znaku duszka. No dobrze, no to zatem trzeba tutaj zrobić parę modyfikacji. Po pierwsze, tu wstawimy 2 sekundy, żeby trochę dłużej widać było naszego kotka. Po drugie, losuj liczbę, zmienimy pomiędzy 40 a 100. W ten sposób spowodujemy, że nasze duszki będą się od siebie odsuwały. Zobaczmy efekt. No, nie jest rewelacyjny. Zatem nasze przesuń pomiędzy zrobimy od 100 do 200. No cóż, nadal nie mamy rewelacyjnych efektów. Możemy próbować zwiększać tutaj nasze przesunięcie. No i mamy gdzieś tam, nam wyskoczył już poza ekran. W ten sposób możemy tworzyć programy już, jak zauważycie, bardziej skomplikowane. W następnych samouczkach pokażę Wam, jak robić jeszcze bardziej skomplikowane programy. Oczywiście bardzo chętnie posłucham Waszych uwag. Dopisujcie w komentarzach, jeśli chcielibyście, abym robił program, który będzie coś robił. Na koniec zapiszemy nasz program. Plik zapisz jako, oczywiście, aby móc nasz program wykorzystać. Tu będzie projekt drugi.
autor. Adam. I OK. No i mamy zapisane. Dziękuję serdecznie. Życzę miłych zabaw ze Scratchem i oczywiście zapraszam na stronę wioszkole.org. Dziękuję.